Witajcie drodzy kochani. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat kamieni, ponieważ mówiłem w poprzednim programie o kamieniu księżycowym, który de facto jest bardzo zdrowym kamieniem, jest kamieniem, który wzmacnia nasze siły, reguluje hormony, jest to kamień chroniący nas przed złym oddziaływaniem księżyca, ponieważ księżyc jest taką planetą, która no, niestety oddziaływuje bardzo źle na niektóre osoby, na płyny mózgowe przede wszystkim, nie tylko na pływy w oceanach i w morzach, ale również oddziaływuje na nas, jako że po prostu jesteśmy 70% płynem w naszym organizmie. Także ja polecam ten kamień dla ludzi, którzy po prostu mają jakieś problemy ze zdrowiem, mają jakieś problemy z nerwami, są po przejściach, no to ten kamień po prostu jest super, po prostu, żeby go nosić przy sobie, czy tam mieć jakiś naszyjnik z tego kamienia, ewentualnie nosić go w kieszeni, to jest bardzo dobry kamień. I chciałem powiedzieć, że nie każdy kamień się nadaje dla każdej, dla jakiejkolwiek osoby, prawda? Ponieważ są różne rodzaje kamieni i w zależności od astrologii, od dnia urodzenia, czy to jest osoba urodzona w niedzielę, która jest dniem słońca, czy to jest osoba, która jest urodzona na przykład w poniedziałek. Ja na przykład urodziłem się w poniedziałek, dla mnie jest dobry ten właśnie kamień księżycowy, ale dla innych osób na przykład, które są ze znaku na przykład słońca, czy ze znaku Jowisza, może być to inny kamień. Może to być Mołdawid, może być to Czaroid. Ja dodam, że rubin jest kamieniem wzmacniającym osobowość. Osoby, które mają bardzo słabą osobowość, mogą nosić w kieszeni właśnie ten rubin, który spowoduje jakby wzmocnienie swojej własnej osobowości. I tak, jeżeli już ktoś cierpi na problemy przewlekłe gardła, na problemy z górnymi czakrami korony, z czakrą trzeciego oka, z czakrą serca, ma problemy ze sercem, no to wówczas bym polecił Mołdawid, który jest kamieniem, jak już wcześniej mówiłem, bardzo zdrowy. Ten Mołdawid można zakupić na Allegro, czy można go zakupić w jakimkolwiek sklepie z minerałami. I wówczas noszenie takiego kamienia, jakby, który jest harmonijny, połączony z naszą astrologią, dodam, że do tej harmonijności dochodzi godzina urodzenia, dzień urodzenia i rok urodzenia. Te trzy faktory muszą się zgadzać w wybraniu odpowiedniego kamienia dla danej osoby tak, żeby ten kamień naprawdę nam służył, żeby ten kamień nam dawał te energie, które według naszej astrologii tak naprawdę są nam potrzebne. Wielokrotnie bym jeszcze dodał, że osoby urodzone spod znaku ryb, właśnie ten kamień Moonstone, czyli kamień księżycowy, jest po prostu kamieniem najlepszym do noszenia dla osób właśnie spod znaku ryb, ponieważ on spowoduje jakby ochronę przed oddziaływaniem naszej planety księżyca na nasz umysł. Także jeszcze raz go polecam, jeżeli ktoś może sobie kupić taki naszyjnik z tego kamienia. Ja dodam, że efekt jakby zwielokrotniony działalności tego kamienia księżycowego jest wówczas, kiedy on jest połączony ze srebrem. Jeżeli on jest połączony, oprawiony w srebro, jest to naszyjnik, który jest zrobiony, jakby oprawkę ma ze srebra i, no, i jakby jest połączony z innymi elementami, które są ze srebra, wówczas ta moc tego naszyjnika będzie o wiele mocniejsza, będzie chronił nas nie tylko przed oddziaływaniem księżyca, ale również przed oddziaływaniem złych sił, demonów, jak również duchów itd., itd. To właśnie Wam chciałem to przekazać. I na marginesie chciałem powiedzieć, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Ten aronit jest, pracuje wiele, wiele lat. Możecie go mieć przy sobie, możecie go mieć pod łóżkiem, jak chcecie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Właśnie tutaj z Teneryfy i do widzenia.